więc kampanię wyborczą. Skuteczność. Żeby prowadzić skutecznie kampanię wyborczą, to przede wszystkim trzeba być przekonanym do tego, co się chce zaprezentować wyborcom. Jeżeli jesteśmy przekonani do tych treści, które chcemy przekazać, to będziemy wiarygodni. Będziemy w sposób wiarygodny to przekazywać. Mowa ciała nie będzie mówiła co innego, a co innego słowa. To samo jeśli chodzi o zachowania, uśmiech, bo uśmiech to nie tylko wykrzywienie ust, ale to też oczy. Jeżeli ktoś jest zadowolony, to śmieje się nie tylko uśmiechem, ale też oczami. Więc trzeba być do tego przekonanym i w sposób taki jasny i konsekwentny mówić o swoich przekonaniach. Myślę, że to jest sposób na przekonanie wyborców. Teraz jest o tyle łatwiej, że istnieje wiele różnych środków przekazu w tych latach 1919-1922, czyli tych, które w naszej kampanii niejako dotyczy, no było dość trudne, było tylko ulotki, wiedzy wyborcze. W ogóle 90% kampanii była prowadzona negatywnie. Nie wiadomo, teraz jest zupełnie inaczej. Znaczy, to na pewno jest więcej możliwości, natomiast czy negatywne kampanie zawsze były? I oczywiście wtedy to był początek demokracji, więc uczono się pewnych rzeczy. Natomiast teraz jest prościej, bo dotrzeć można za pomocą środków przekazu elektronicznego bezpośrednio w postaci spotkań, ale też rozmów na ulicy, z aranżowania różnego rodzaju spotkań z grupami społecznymi. Dlatego też mam telewizję. Teraz trochę z innej strony. Co pan sądzi o Lex Moczulowskiej, czyli tej ustawie wprowadzającej prohibicję, o której wczoraj mówiłyśmy na sesji Rady Miasta? Czy ona ma jakąkolwiek szansę na to, co wprowadzono u nas w Radomsku? Myślę, że nie ma szans, jeśli chodzi o prohibicję. Oczywiście pani Moczulowska, kiedy to wprowadzała, oczywiście to wtedy na całym świecie mówiono o tym, że alkohol jest zły i trzeba ograniczyć jego sprzedaż. Natomiast z perspektywy czasu widać, że ten zakaz niestety się nie udał. I to nie udał się nie tylko w Polsce, ale też najbardziej prosty przykład to jest przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie przez prohibicję rozwinęły się działalność przestępcza, gangowa. Ja uważam, że generalnie oczywiście musimy edukować, musimy mówić, co jest dobre, co jest złe. Wprowadzać nowe nawyki przez modę, na przykład picia alkoholu tylko przy specjalnych okazjach albo takiego, który nie jest alkoholem mocnym, ale też mówiącym o tym, jakie są skutki tego. Natomiast zakaz myślę, że nie jest dobry. Ja jestem raczej za tym, aby edukować, natomiast żeby im zakazywać, no to niestety może się okazać, że wprowadzimy czarny rynek. Czy możemy w jakiś sposób upamiętnić w naszym mieście Marię Moczulowską? Tak. Myślę, że tak. Na pewno to oczywiście trzeba uświadomić radnym, bo to radni mają wpływ, ale jakiś skwer, czy jakaś ulica, czy jakiś obiekt na pewno mogą nosić imię Marii Moczulowskiej. Jeszcze tak pan prezydent wspomniał o tych prawach kobiet. No, Polska dość wcześnie odzyskała, zaraz po Finlandii, z tego co pamiętam. A co pan prezydent uważa o prawach kobiet ówcześnie, w naszych czasach? Czy są one przestrzegane? Możecie się w tej materii zmienić? Znaczy, myślę, że są przestrzegane, ale to jeszcze nie do końca wszyscy mężczyźni się zdają z tego sprawę i jeszcze w niektórych rodzinach mamy taki model patriarchalny, ale to wynika z przeszłości, gdzie u nas jeszcze na wsi dawniej było tak, że tatę jak zaszedł do stołu, to pierwszy był, potem dopiero mama, potem dopiero dzieci, tata zna się na jadł, reszta mogła dopiero jeść. Ale myślę, że to się zmieni, będzie zmieniać powoli. To już teraz ostatnie pytanie. Maria Moczulowska była nauczycielką. Czy uważa pan, że nasz system edukacji, to co się dzieje w szkołach w Radomsku, czy mamy szansę na przykład na wprowadzenie jakiegoś cyklu działań upamiętniających Marię Moczulowską, żeby edukować młodzież na żeby się dowiedzieli więcej o tej posłance, bo tak naprawdę myślę, że niewiele Radomszczan wie o tej pani. No, myślę, że niewiele, nawet pewnie nie wiedziałam, że była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Natomiast myślę, że tak, taki program powinien być w szkołach, albo możemy to mówić
na lekcjach wychowawczych albo na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Więc myślę, że to jak najbardziej jest to potrzebne, tym bardziej, że jakbyś się tak zapytał na ulicach, a zresztą pytałeś się pewnie, tak, to Marii Mazurowskiej to jak wie 1% na tą szczęście, to naprawdę było dobrze.